Zaledwie kilkadziesiąt minut temu ogłoszono nazwisko selekcjonera kadry kobiet w siatkówce. Został nim Piotr Makowski, o tym będę rozmawiał dziś z Ireneuszem Mazurem, byłem selekcjonerem kadry męskiej. Dzień dobry, witam Państwa. Miałem również przyjemność pracować jako w przeszłości, jako drugi trener reprezentacji żeńskiej, także jakieś tam konotacje są w tej, w tej mierze. Piotr Makowski to saper, który bierze się za rozbrajanie miny. A ta mina wybuchła już w rękach wielu poprzedników? Czy też będzie miał spokojne życie, doprowadzi naszą kadrę do sukcesów i, i właściwie Sielsko, Anielsko? Tak, jeżeli byśmy opowiadali jakiś tam e, czas, e, opowieści dla dzieci wieczorem, to prawdopodobnie przyjęlibyśmy taką Sielankę, że będzie to spokój, e, będą e, tylko same przyjemne rzeczy i zawsze będą się dobrze kończyły wydarzenia. Tak prawdopodobnie nie będzie, chociaż. Piotrowi Makowskiemu życzę, ja osobiście wielu, wielu ludzi, życzę mu przede wszystkim, żeby zrealizował te wszystkie rzeczy, które sobie zaplanował i te, które stawiane są przed nim. Nie będzie łatwo. To jest jednak bardziej zbliżone do, do takiego pola, gdzie są sztabowcy, i on jest jak gdyby jednym ze sztabowców, ale jednak z różnymi minami fugasowymi. Tak chyba kiedyś to się nazywało takie. Takie środki rażenia. I tak, bo problem polega na tym, że, że nie tylko o sukces sportowy chodzi. W przypadku kadry kobiet to właściwie od czasów Andrzeja Niemczyka. Permanentnym problemem było to, jak zebrać grupę najlepszych siatkarek, które nie stroiłyby fochów, które chciałyby grać dla reprezentacji, które lubiłyby koleżanki, a może inaczej swoich antypatii nie przenosiły na zespół. To będzie największy problem chyba. I teraz mówmy już całkiem serio: trener wpierw musi znaleźć 12 osób gotowych do poświęceń. Ale nie tak, że w czerwcu mogę, w lipcu nie mogę, a w sierpniu znów być może pomogę, tylko że od początku do końca idziemy drogą zgrupowania, turnieje i dajemy z siebie naprawdę wszystko. Zacznijmy, może, od tego i wyjaśnijmy pewną sprawę. Otóż wiele odnośników jest do, do czasów Andrzeja Niemczyka i przyjmujemy jako jedynego m, m, takiego uczonego w wierze, który, który przekłada wszystkie pisma na, na język oczywisty. Tu jest ogromny szacunek dla Andrzeja, który potrafił, potrafił zmobilizować i przede wszystkim ugrać te dwa mistrzostwa. No bo tak, to tak Bardzo mi, cenne. Ale chciałbym jedną ale... rzecz dokończyć tylko i, i, i wrócimy. Otóż w tamtym czasie, kiedy Andrzej przejmował reprezentację, to była grupa dziewcząt, która w różnych e, okresach swoich juniorskich zdobywała medale jak, jak z rogu obfitości. To była praca Krzyżanowskiego, to była praca Jana Rysia, to była praca Leszczyńskich, Pecia. To było, to było naprawdę bardzo szerokie spektrum siatkarek na różnych pozycjach. W związku z tym dużo łatwiej było stworzyć taką grupę przy całym mistrzostwie pracy Andrzeja Niemczyka. Natomiast w tej chwili jest sytuacja o tyle trudna, że nie mamy takiej populacji. Ale Irek, ja wyłączam względy sportowe. Chodzi mi o to, że za Niemczyka nigdy nie dyskutowaliśmy o tym, czy ta zagra, ta nie zagra, bo, bo ta nie chce, a ta chce. Tam było wiadomo, że jest jakaś grupa i ona idzie swoim torem, a, a, a później od Bonite począwszy, przechodząc przez kolejnych selekcjonerów, no to była nieustanna walka tego trenera z klubami, kiedy zwolnić, kiedy nie zwolnić, z samymi zawodniczkami, czy ona chce, czy ona nie chce. No krótko mówiąc, mieliśmy zwykle grupę, która tych chęci do sprawowania obowiązków kadrowych no nie miała zbyt wiele. I w tym jest rzecz. Ja już pomijam to, jaki sukces osiągnie Makowski. Najpierw to on musi zmierzyć się z, tą poważną, z tym poważnym kłopotem, jak, jak zebrać tę grupę. Niewątpliwie charakter Piotra Makowskiego predystynuje go do tego, aby umiał się w sposób dyplomatyczny dogadać zarówno z szefami klubów, jak i również ze szkoleniowcami. To jest naprawdę człowiek, kompromisu. To jest człowiek, który posiada własne zdanie, ale potrafi rozmawiać również o swoich problemach. Z tego go znamy. Z tego pokazuje się w pracy chociażby w ostatnich dwóch latach z drużyną męską. W związku z tym tutaj mam wrażenie, że jest duża szansa, żeby uniknąć tych problemów, jakie były udziałem, na przykład ostatniego szkoleniowca. Alka Świderka, który, który, który jest człowiekiem na pewno światłym, ale również takim trochę upartym był. No nie przejednany był w niektórych sprawach. Był uparty, co wcale nie znaczy, że tylko je, z jego strony była wina. Tam również były różne problemy. Troszeczkę jakby przecenił swoje możliwości w takich działaniach, bądź też wyłącznie złożył na płaszczyznę Polskiego Związku Piłki Siatkowej i ludzi związanych z szefu Polskiego Związku Piłki Siatkowej na to, żeby, żeby komunikowali się z klubami. On sam jakby przyjął nieprzejednaną rolę, ale to jest, to, to jest jak gdyby inna, inna historia. Andrzej Niemczyk, były to troszeczkę inne czasy. Wszyscy byliśmy spragnieni wyników w żeńskiej siatkówce i wszyscy Położyli na tym ognisku wspólnym te ambicje, jakieś tam, jakieś tam prywaty, i w związku z tym było łatwiej. Ale tu czas idzie do przodu, mamy historię, w tej historii już mamy dwa złote medale. Medal również z udziałem Jurka Matlaka i, i Piotra Makowskiego zdobyty na Mistrzostwach Europy w Łodzi. To już, jest, to już jest bagaż, i w związku z tym jest szalenie trudno, ponieważ i o tyle będzie bardzo trudno Piotrowi Makowskiemu, ponieważ oczekiwania są takie same jak po dwóch złotych medalach. Natomiast potencjał mimo wszystko nie jest taki, a może powiedziałbym właśnie, nie jest tak bogaty jak, jak był kiedyś. Dopiero może być. Ale na ten moment trzeba naprawdę bardzo dużo szukać. Piotr Makowski powiedział, 12 dziewcząt znajdziemy. To jest jedna prawda, ale tej z drugiej strony, żeby mieć te 12 dziewcząt i, i wypowiedzieć tak swobodnie zdanie, to trzeba mieć przynajmniej drugie tyle obok, które będą jakby swoistego rodzaju taką e, e, trampoliną dla pozostałych siatkarek. Tu musi być rywalizacja. Jeżeli będzie tylko 12, no to jest troszeczkę za mało.